Panie pośle, pojawił się pan i przemawiał na czwartej konferencji prawicy wolnościowej jako reprezentant ruchu Kukiz 15. Czy to może być przyczynek do połączenia sił z innymi organizacjami, czy też partiami wolnościowymi w zbliżających się wyborach samorządowych, a następnie parlamentarnych? Czy do takiej współpracy widziałby pan miejsce na przykład dla Grzegorza Brauna? Powiem tak, no, moim obowiązkiem jest rozmawiać i być, istnieć. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Natomiast nie składam żadnych deklaracji, to jest bardzo trudny temat, połączenie, szczególnie prawicy. Tak więc przedstawiłem Kukiz 15 zgromadzonym ludziom, ale powiadam, zresztą po mojej wypowiedzi widać, że to jest bardzo trudne zadanie. Wspominał pan na konferencji m.in. o dotacjach przyznanych przez rząd dla zagranicznych korporacji w wysokości 250 milionów złotych. Główni beneficjenci to m.in. Mercedes-Benz i JP Morgan. Czy za te pieniądze nie można by było stworzyć zalążka dla własnych zakładów? Nie, no oczywiście, jeżeli chodzi o skalę budżetu narodowego, to ta kwota nie jest jakaś zbijająca z nóg. Natomiast, proszę Państwa, no cztery matki z niepełnosprawnymi dziećmi teraz śpią w Sejmie, bo 300 zł mają zasiłku. No kurczę, no dla nich to jest 1/4 załatwionego problemu. No to o takich porównaniach mówimy, że w pewnym momencie zapędzamy się w wydawaniu pieniędzy, no bo tak jest dobrze, a z drugiej strony niepełnosprawne dzieci nie mają z czego żyć. No to do kitu takie państwo, nie? Rząd deklaruje, że prowadzi politykę suwerennościową, ale czy w momencie wsparcia finansowego dla obcego kapitału i to, że coraz częściej się mówi o sprzedaży kopalni Krupiński zagranicznemu inwestorowi, bo podobno jest niedochodowa, do tego dochodzą plany likwidacji branży futerkowej w Polsce, czy w tym kontekście rzeczywiście jest to polityka suwerennościowa? No to jest polityka rozrzutna przede wszystkim i nie szanująca własnego dorobku narodowego. To jest, jeżeli chodzi o branżę futerkową, przecież to są 4 miliardy przychodów rocznie. No nie, traktowanie tego, że my będziemy cacy, no to się cieszą tego nasi konkurenci, bo Niemcy za chwilę będą potentatami w tym zakresie. No to szczerze powiedziawszy, czasami, tak jak dzisiaj mówiłem na tym spotkaniu, trzeba emocje, trochę wzrok opuścić i pomyśleć o narodzie i o interesach, a jak wiadomo, powinniśmy mieć jedynie interesy polskie. Jeden z przedstawicieli partii Wolność stwierdził, że stwarza się bariery urzędnicze ZUS-owskie po to, żeby zniechęcić ludzi do zakładania firm i dostarczyć pracowników korporacjom, od których na pierwszy rzut oka łatwiej ściągnąć podatki. Jak pan ocenia taką konkluzję? No, daleko idąca i rewolucyjna. Ja myślę, że aż tak nie jest, natomiast z całą pewnością ciekawe takie pułapki pan Morawiecki teraz robi na przedsiębiorców, na przykład osoby prowadzące działalność gospodarczą płacącą 19% PIT chce się zachęcić do zakładania spółek, które będą miały 9% CIT. Otóż to jest pułapka, dlatego że dzisiaj pieniądze, które zarobicie, te 19% jak zapłacicie, są wasze, a w spółce są spółki, nie wasze. A żeby były wasze, trzeba zapłacić kolejne 19%. Warto, żebyście pamiętali o tym. To jest pułapka. W tym kontekście pojawia się również kolejny problem, ponieważ Polska według statystyk jest w ogonie państw europejskich, jeśli chodzi o terminowość rozliczeń. Czy to również może mieć z tym związek? Terminowość rozliczeń jakich? Na przykład wypłacanie pensji, rozliczania się z kontrahentami. W Polsce w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami brakuje 480 miliardów złotych. To jest prawie 1,5 budżetu narodowego. Przedsiębiorcy starają się zminimalizować straty poprzez kredytowanie wzajemne, co oznacza, że płynność finansowa za każdym razem wisi na włosku. Pan Morawiecki powinien zastanowić się, dlaczego Narodowy Bank Polski nie ma prawa emisji pieniądza, a na przykład Europejski Bank Centralny ma. Powinien się nad tym bardzo gruntownie zastanowić, mówiąc o konstytucji. I jeszcze na koniec. Niedawno odbył się tak zwany Marsz Żywych, po którym w obecności prezydenta Andrzeja Dudy prezydent Izraela Reuven Rivlin wygłosił przemówienie, w którym m.in. obarczył Polaków współudziałem za Holokaust. Prezydent Duda zaprzeczył informacjom, według których miały paść takie słowa. Jak w tym kontekście ocenia pan postawę Andrzeja Dudy?
Straszne jest to, wie pan, już tam mniejsza ustawy, straszne jest to, że ten czarny PR, który jest budowany w Polsce, jest budowany przez potomków uratowanych przez Polaków Żydów. Ja po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć. Oczywiście, że byli w piwnicach, oczywiście, że byli na strychach, a przepraszam, gdzie mieli być chowani? I chcę jeszcze Żydom powiedzieć jedną rzecz, że Polacy, którzy was żywili wtedy przez prawie 3 lata, żywili was z własnych kartek żywnościowych, odejmując sobie od ust. Warto, żebyście też o tym pamiętali, bo w jakiś dziwny, kuriozalny sposób o tym zapominacie.